Dzień dobry, witamy na bocznego.pl. Dzisiaj sobie porozmawiamy o lateral sling, czyli taśmie bocznej. Do czego ona służy? Jak ją przetestować? I jak naprawić dysbalansę wokół niej? Zapraszam. I tak. To, co charakteryzuje rolę taśmy bocznej, to jest stabilizacja, jeśli stoimy na jednej nodze. To się wiąże z objawem Trendelenburga choćby. O kurde, to trudne słowo. Rafał, jakbyś zrobił teraz tak, że się zapadniesz tutaj. O tak. Kurde, nie wiem, czy tak w sensie mówię. Jest to taki objaw, nie? Taki? No powiedzmy. Generalnie to, niemożność... To by było łatwiej. No nie ma być łatwiej. Generalnie chodzi o to, że bo to jest jedna z tych taśm kinematycznych, czyli włączonych do ruchu i ona nas w ruchu stabilizuje, żebyśmy chodzili basically tak. I generalnie, co jest dla nas ważne w trójbojarzy, to w skład tej taśmy wchodzi pośladkowy średni, naprężacz taśmy szerokiej, smyraj mi tu, przywodziciel długi oraz czworoboczny lędzik. I one muszą ze sobą współpracować, abyśmy byli w stanie utrzymywać tę równowagę. Jeśli ta taśma jest w jakiś sposób zaburzona, to może się to objawiać oprócz tego, że będziemy się kołysać i wszystkie ćwiczenia unilateralne będą tak naprawdę super trudne dla nas, tak samo może się to objawiać jakimiś dysproporcjami i dysbalansami, choćby w ćwiczeniu bilateralnym, co w sumie się przekonałeś na własnym przykładzie, nie? I teraz test na to jest naprawdę ekstremalnie prosty. Rafał staje sobie w lekkim rozkroku, ja go łapię za biodro i na trzy zaczynam pchać. Jego zadaniem nie jest przeciwdziałanie mojej sile, tylko zatrzymanie się w ruchu. Czyli raz, dwa, hop. Dobra. Raz, dwa, hop. Mógłbyś spalić, byłoby łatwiej. Generalnie Rafał działa, choć jak widzieliście, tu się musiał zaprzeć bardziej o moją rękę, więc zróbmy to jeszcze raz z tej strony. Raz, dwa, hop. Dobra, załóżmy, że nie działa z jednej strony. Czyli... No to pokażmy, jakby było spalone test. Tak, czyli hop, jest stabilny. Natomiast jak przejdę sobie z drugiej strony, wezmę tą samą rękę, żeby przejść tą samą siłę, bo prawa zabija. Uwaga, raz, dwa, hop. I tu stabilności brak. I jaka jest od razu, co wam przychodzi do głowy? Jeśli pcham go w tą stronę, to ten pośladek nie jest w stanie odwodzić. Więc z dużą dozą prawdopodobieństwa tu jest problem. Tak samo z biodrze zgina się z tej strony. Ten przywodziciel również tej nogi nie trzyma przywiedzonej, jaką odwodzi, prawda? Prawda. I teraz, co możemy z tym zrobić? No jakby pierwszym ćwiczeniem, które przychodzi do głowy, są oczywiście planki. I planki też wam pokażemy, ale ja planków nie lubię z tego względu, że są super trudne do wytłumaczenia i w necie każdy je źle robi. Jest ćwiczenie dużo prostsze, które również spełnia swoją rolę. I dobrze, jeśli zakładamy, że ta strona nie działa, to następnie robimy planeczkę. Co, robimy planka, tak? Tak, bokiem. Bocznego planka. Okej. Na długiej dźwigni, na krótkiej? Krótkiej. Krótka dźwignia, tak. I teraz tak. Łopatka do środeczka, kolce biodrowe w linii, więc się tak nie przechylaj. I teraz, żeby jeszcze zaangażować naszą taśmę boczną bardziej, unosimy nogę, ale pięta do góry. I w ten sposób. Kolce biodrowe są w jednej linii, łopatka dokręcona. Generalnie, by pan kamerzysta zobaczył, to Rafał jest w linii eleganckiej. Dobrze. I oczywiście to jest jedna strona medalu. Tu pracujemy czworobocznym lędźwim, tu pracujemy pośladkowym średnim, tu pracujemy również po części naprężaczem, ale chcemy również odpalić przywodziciel. Dlatego stop. I dokładnie na tą samą stronę zrobimy sobie Copenhagen Adduction. Takiego planka kopenhaskiego. I tym razem naszą nogę chorą, nazwijmy to, nasza noga będzie przywodząca, czyli odwrotnie. A, dlatego tak mi dałeś. Mm-hmm. Rafał, można na krótkiej, na długiej dźwignię, Rafał ścini, więc robi na długiej, ale jakby zasada jest dokładnie ta sama. Wkręcamy łokieć i przyciągamy nogę. Kolce biodrowe równo, przytrzymujemy, ten przywodziciel włączony, ten dociąga, czworoboczny. 8 sekund, dość. I potem, no u Rafała wiadomo, że test musieliśmy przekłamać, bo jest wytrenowanym bykiem. Natomiast możecie po prostu łatwo sprawdzić. Uwaga, raz, dwa, hop. Trzyma, nie?
Alternatywnym rozwiązaniem będzie hyperplane. W naszym przypadku na lewej nodze. Dlaczego hyperplane na znacznie łatwiej jest zrobić z kijem? Bo jeśli będziecie stali na nodze, która nie jest stabilna ze względu na zaburzenia w tej taśmie bocznej, no to ciężko, żebyście zrobili jeszcze jakieś ruchy, które mają być w odpowiedniej osi dobrze. No nie? To będzie dziwne. Dobrze, więc robimy sobie samolocik, stajemy na lewej nodze, jest samolot. Zauważcie proszę, że tu jest oś Rafała i on wokół tej osi będzie się poruszał. I teraz, dla naszego odwodziciela ruszamy się tym pośladkiem, to kolano wędruje na zewnątrz, ale co jest dla nas super ważne, intencja jest otworzenia tego biodra. Następnie w drugą stronę, znowu zostajemy w osi, nogę przywodzimy tym przywodzicielem. Tym przywodzicielem skręcamy się w tą stronę i z powrotem tym pośladkiem po stronie, która jest gorsza, odkręcamy. Tempo, popchnąłeś spokojnie. Mnie. Popchnąłeś mnie. Tak, popchnąłeś chyba mnie. Tempo 4-0-4-0, to ma być dokładne, to ma być zrobione w punkt. Podstawowe błędy to oczywiście zginanie się w tą stronę, jak i rotowanie się nie w osi, nie? Czyli po prostu unikanie pracy tam, gdzie ona powinna nastąpić. Oś jest tutaj, wokół niej się poruszamy, czyli ciach. Jeśli zrobicie to ciach, to ćwiczenie traci swój sens. I znowu, to jest dużo łatwiejsze, tu łatwiej pokazać. Nie jest tak ciężkie, więc efekt może być po prostu zdziebko gorszy i trzeba to poprzeć innymi ćwiczeniami, choćby rzeczonymi plankami, czy innymi ruchami, które możecie sobie wymyślić i wdrożyć. Natomiast no potem zarówno w chodzie, czy też przede wszystkim w naszych siadach, czy też w ćwiczeniu unilateralnych powinniście poczuć znaczną różnicę i większy komfort, ponieważ ciało będzie działało symetrycznie i całe. Czy coś dodania? Nie, wspaniale opowiadasz. Dziękuję. Pa, pa. Cześć. Zrób proszę korektę, bo się zajebałem. To nie jest przywódciel długi, tylko wielki. K***a mać. Dziękuję. Dawniej, jak się w ogóle staraliśmy, pan, że w koszulkach po sztangi zawsze było ja patrzę, da się, ty w farmie brudny w ogóle przyszedłeś, stary. No, już, okej. Okay.